Cześć wszystkim z tej strony Radek Chodkowski, humanista na giełdzie. Witam Was serdecznie w technicznym poniedziałku. Jak co tydzień przyjrzymy się 10 wykresom, zobaczymy, co dzieje się na warszawskiej giełdzie, co dzieje się na spółkach z warszawskiego parkietu. Przypomnę, że 5 z tych spółek to są Wasze wskazania, wskazujecie je pod filmem, pod poprzednim nagraniem, a kolejne 5 to są moje typy, które wybieram po przejrzeniu w zasadzie wszystkich spółek z rynku głównego. Staram się, żeby żeby to były jakieś ciekawe sytuacje techniczne, jakieś spółki, na których faktycznie można oko zawiesić pod kątem różnych znaczących wydarzeń. No, ostatnio mamy taki klimat na warszawskiej giełdzie, że niestety są to raczej ostrzeżenia przed spadkami, raczej są to sytuacje, w których spółki przebijają swoje, swoje techniczne wsparcia i, i spadają coraz niżej I, i tak faktycznie wyglądało poprzednie zestawienie, poprzednie nagranie, dlatego dzisiaj postanowiłem troszeczkę zmienić podejście mianowicie Rozszerzyłem, rozszerzyłem zakres czasowy. Jak widzicie, standardowo robię tak, że, że analizuję 2-2,5 roku, tak? czyli wykres by się zaczynał mniej więcej w, od początku 2020, czy tam w połowie 2020 roku, żeby te dwa lata było na wykresie. Natomiast dzisiaj postanowiłem, że spojrzymy na rynek troszeczkę szerzej, na te walory, które, o które wyprosiliście prosiliście, i, i na walory, oczywiście, które, które ja wybrałem, więc postanowiłem, że od początku 2017 roku spojrzymy na te wykresy. W niektórych wypadkach będzie to wystarczająco, w niektórych troszeczkę rozszerzymy skalę czasową, w niektórych troszeczkę zwęzimy tę skalę czasową, ponieważ, no, na przykład, w przypadku firmy będzie to akurat potrzebne, żeby tam się przyjrzeć troszeczkę bliżej. Natomiast no, uznałem, że, że warto na, ten, na te wykresy spojrzeć szerzej. Dlaczego warto? Dlatego, że jeżeli spojrzymy w krótkim horyzoncie, typu 12 miesięcy, to zobaczymy. Zobaczymy ruchy spadkowe, które tak naprawdę no, wyglądają bardzo mocno spadkowo. Minus, chociażby w przypadku Apatora, tak? Minus 50% w perspektywie 12 miesięcy. Więc to jest, to jest bardzo pesymistyczna wymowa. Natomiast spojrzenie na ten szeroki kontekst, spojrzenie na to, że te spółki. Po prostu oddają w dużej mierze to, co zyskały w ostatnich dwóch latach, powiedzmy. Daje nam taką perspektywę, że to, to nie jest dramat, to nie jest koniec świata. To. To nie jest tak, że te walory już się kończą i, i trzeba porzucić wszelką nadzieję. Tak, wręcz przeciwnie. W niektórych wypadkach te wyceny się po prostu racjonalizują, wracają do historycznej średniej. Tak jak w wielu wypadkach też wyniki finansowe tych spółek wrócą do historycznych średnich, bo poprzednio były zbyt wysokie. No a czasami oczywiście dzieje się coś, coś innego. Tak? No i zaczniemy od spółki Apator. Apator, właśnie nazywam spółkę jako coś, innego, ponieważ no, spółka w tym momencie jest najniżej notowana od roku 2009 od kwietnia, czyli od momentu kiedy kurs wychodził z poprzedniego dołka, z poprzedniej bessy, z bessy, w trakcie której no, cena akcji też się dosyć mocno skorygowała, ale może nie jakoś dramatycznie, tak, z okolic z 27-28 zł. No, na 8 zł. Ok, to cofam to, co powiedziałem faktycznie spadła wtedy, spadła wtedy mocno. Natomiast no, jest to spółka dywidendowa jest to spółka, którą, która płaci swoją dywidendę od bodajże 2000 roku, więc no, mega walor dywidendowy. Jak się pojawiają zestawienia spółek, które najdłużej na warszawskiej giełdzie płacą dywidendę, no to Apator jest jedną z takich spółek. No, ale dzisiejszy. Hmm, Dzisiejszy punkt, w którym się znaleźliśmy na wykresie, I, i nawet nie tyle punkt, co fakt, że jest to tendencja, tendencja kontynuowana przez ostatnie 7 lat. Tak? Od 2015 roku w zasadzie cena akcji spada. No, wydawałoby się, że spółka, która się rozwija, która płaci dywidendę, która mm, zarabia, zarabia gotówkę. Powinna jednak być wyceniana wyżej, tak? Oczywiście zdarzają się krachy, zdarzają się paniki, którym wszystkie te walory się poddają, wszystkie walory na warszawskiej giełdzie. No i mieliśmy coś takiego w marcu 2020 roku, to było zrozumiałe, cały rynek wtedy spadł. Natomiast no jeżeli cena akcji spada, tak długoterminowo. Ja zawsze twierdzę, że, że w krótkim horyzoncie czasowym technika jest w stanie narysować wykres. Ten przelot o, o 20% po przełamaniu wyraźnego wsparcia, czy po przebiciu wyraźnego oporu. Tak? To, to, to w krótkim horyzoncie 20% jesteśmy w stanie technicznie narysować. Natomiast w przypadku pięcioletniego czy siedmioletniego trendu spadkowego, no to tutaj technika już tego nie narysuje, to, to muszą narysować fundamenty, prawda? Więc dostaję pytania i, i Apator też się pojawił na, na Waszą prośbę w tym zestawieniu, żebyśmy żebyśmy się tutaj nad nim chwilę pochylili i zobaczyli co tu widać. Natomiast no, technicznie widać po prostu, że jest że jest to niepokojące, tak? Że są to sygnały niepokojące, które mm, przez czas w jakim się realizują, każą nam sprawdzić fundamenty. Każą nam zadać sobie pytanie czy to jest na pewno dobry, wzrostowy walor, czy to jest spółka, która ma y, fajny potencjał biznesowy. I oczywiście y, y, pamiętamy o tym, że jeżeli spółka nie ma za dużego zadłużenia, tak, no tutaj aż bilansowo tak bardzo apatora, apatora nie śledzę, żeby stwierdzić, czy tam jest zadłużenie, czy nie, natomiast no, być może jest jakaś szansa na zmianę pozytywną. W sytuacji, w sytuacji biznesowej spółki, tak, no bo spółki bez zadłużenia po prostu zarabiają mniej. Natomiast no jeżeli się okazuje, że systematycznie z roku na rok tam te szanse na, na jakąś korzystną zmianę maleją, no to też z roku na rok maleje kurs, więc apator. Technicznie jest po prostu nisko. Tutaj on nie jest na żadnym istotnym poziomie technicznym. Po prostu wpadliśmy gdzieś tam w pustkę poniżej ostatnich dołków. No i nie bardzo jest się do czego odwoływać. Na co odwołamy się do 10 zł, to, to nikogo z nas nie zadowala. Tym bardziej, że na walorze nie można zajmować pozycji krótkich. Tak? Odwołamy się do dołków z, z, z 2009 roku. No też prehistoria. Tak? 99% inwestorów nie spojrzy na tak długoterminowy wykres, żeby tam szukać wsparcia. No, a z drugiej strony, też no nie chodzi o to, żeby z 13 zł szukać wsparcia w okolicy 9, bo jak się okaże, że wsparcie nie zadziała, no to mamy minus 40 czy 50%. Więc apator. To jest taki przykład, przykład wykresu, gdzie technika każe nam spojrzeć w fundamenty. I tutaj też warto, myślę tak, zdrowo podchodzić do tej analizy technicznej, czyli wiedzieć, kiedy należy ją zastosować, kiedy można ją zastosować, a kiedy po prostu to nie ma sensu. Tak? Więc tutaj, tutaj raczej patrząc na ten długoterminowy wykres, w przeciwieństwie oczywiście do innych wykresów, takich jak, jak spółka typu GPW. tak? Tam akurat też GPW schodzi poniżej, poniżej 36 zł. Tych, co ja uznaję za, za taki obszar, w którym się GPW można interesować dywidendowo. No i, i w przypadku GPW, na tyle znam bilans biznes, że raczej jestem spokojny, że to zajście nie zakończy się dramatem dla spółki. Tak, bo ona kilkukrotnie w ostatnich latach tam schodziła. W przypadku Apatora. Ten długoterminowy trend spadkowy, wydający się nie mieć nadziei na, na nic optymistycznego, każe nam po prostu się zastanowić nad pewnymi rzeczami. Nie mówię, żeby apatro sprzedawać. Może coś się ciekawego dzieje, może są jakieś szanse, których rynek nie dostrzega, no ale z pewnością trzeba tych szans po prostu poszukać w fundamentach. W przypadku Ciechu, też no tutaj mamy, mamy oczywiście. Krótkoterminowy poziom wsparcia, myślę to 30, 35 zł, gdzieś tam te rejony 35, 30 może. 6 zł, tak, gdzieś tutaj ta okolica jest technicznym wsparciem i krótkoterminowo to techniczne wsparcie warto, myślę, obserwować. tak? Tutaj kurs wysyła jasne sygnały, że jest zainteresowany przełamaniem tego wsparcia, natomiast no, też dzięki temu spojrzeniu w szerszym, w szerszym horyzoncie, w szerszym kontekście widzimy, że będzie to po prostu powrót na ciechu do, do znowuż. Średnioterminowej, długoterminowej tendencji, tendencji spadkowej. Tak to niestety wygląda w przypadku wielu spółek, które w rok 2020-2021 wjechały trendem spadkowym i takim wieloletnim trendem spadkowym, który, który nie wynikał z tego, że małe spółki były średnio wyceniane przez rynek i po prostu spadały, bo je rynek przeceniał. Tak? W przypadku Ciechu widzimy, że to był dłuższy trend. I raczej anomalią pewnego rodzaju było wyjście i ten wzrost, ten wzrost w tym miejscu. Tak, oczywiście no, dużym uproszczeniem jest mówienie o anomalii w przypadku ruchu, który trwał kilkanaście miesięcy, tak, to no trudno to tak mówić, że ok, przydarzyło się tak przez kilkanaście miesięcy kurs nagle wzrósł 50%, więc aż tak bardzo bym tego nie upraszczał, natomiast no, ten szerszy kontekst pokazuje nam również to, czego można by się było, myślę, spodziewać w przypadku, w przypadku losów wsparcia, które zaznaczyłem. Tak? Jest to po prostu powrót do pewnej długoterminowej tendencji. Kurs akcji poniżej poziomu 35 zł nie znajdował się od marca 2021 roku, czyli od... Kilkunastu miesięcy od 15, 15 miesięcy, więc no ta tendencja, fakt, że ten szczyt minęliśmy już w 2021 roku, fakt, że jesteśmy po raz trzeci na tym poziomie w ciągu ostatnich iluś miesięcy, no każe nam bardzo poważnie rozważyć to, że Ciech być może ten poziom przełamie, więc z racji tego wsparcia, ale również z racji tego szerokiego kontekstu, myślę, że, że warto się nad CIECHem pochylić. Chyba nie ma nic notowanego na, na CIECH, jeśli chodzi o instrumenty do gry, do gry na, na spadki, No ewentualnie gdzieś tam u brokerów, brokerów forexowych, gdzie jakiś CFD może, może by coś było, chociaż nie jestem, nie jestem w 100% pewny, więc no, generalnie raczej jako sygnał ostrożnościowy niż jako okazja do, do zajęcia pozycji. Kognor spółka popularna w ostatnim czasie, jeśli chodzi o rynek stali, jeśli chodzi o ceny, ceny gazu, ceny prądu. Całe to zamieszanie stalowo-energetyczne, jeśli, jeśli tak można powiedzieć. No ale widzimy, że ten, tutaj akurat przyda nam się ten krótszy horyzont czasowy, widzimy, że ten entuzjazm, ten wybuch entuzjazmu spółka bardzo skutecznie zgasiła. Tak? Jeżeli spojrzymy, że, że kurs wystartował z 4 zł w lutym, poszybował na 6,50 jeszcze w marcu, no, to w tym momencie mamy w zasadzie oddanie całości tych, całości tych wzrostów, co też myślę jest pewnego rodzaju sygnałem ostrzegawczym, no bo zwróćmy uwagę, że gdyby to faktycznie rynek dostrzegał potencjał długoterminowy i szanse na to, że jeszcze oprócz tego, że jest dobrze, będzie jeszcze lepiej, no to myślę, że aż tak bardzo by ta korekta się nie, nie przydarzyła. Natomiast no jest ewidentnie jedna trzecia. Czy nawet trochę więcej niż 1 trzecia z kursu oddana. Więc Oczywiście na razie jeszcze to nie jest przesądzone, nie jest to sygnał, sygnał jakiś tam super tragiczny, tak? pamiętajmy o tym, że Kognor zachowuje się relatywnie lepiej od rynku. Szeroki rynek swój szczyt, czy tam rynek mniejszych spółek osiągnął w połowie 2021 roku. Kognor zrobił jeszcze kolejny wyższy szczyt i jesteśmy relatywnie wysoko na tle tego, co się działo w roku 2021, więc to jeszcze nie jest jakiś tam dramat. No ale myślę, że jest to ta, ta korekta powinna nas w pewnym stopniu zaniepokoić i dać nam do myślenia, dlaczego ona jest tak głęboka. Oczywiście wiemy, rynek szeroki nie sprzyja. Natomiast Kognor no, myślę, że jest też taką spółką, w której z jednej strony musimy bardzo. Pilnie i wnikliwie analizować różnego typu newsy. Co się dzieje na rynku, co się dzieje z, z energetyką, z cenami węgla, prądu, kto zamyka eksport itd., itd. Z drugiej strony też musimy brać pod uwagę sytuację, że jest to spółka, która bardzo mocno zyskała na tej koniunkturze w ostatnim czasie, dodatkowo zyskała na wybuchu wojny, wojny na wschodzie. W związku z czym Mogą to być pewnego rodzaju zdarzenia jednorazowe, tak? Jeśli myślimy o inwestycji w Cognor, w horyzoncie. 5 lat, 7 lat. No to musimy zadać sobie pytanie jak ten rynek będzie wyglądał za ileś lat? Czy, czy ta sytuacja, którą mamy teraz, to jest coś co się może utrzymać te dynamiki wzrostu mogą się utrzymać w, w kolejnych latach, czy jednak jest to jest to anomalia? No ja w takiej sytuacji raczej traktuję to jako anomalię, dlatego też pewnie jak wiecie, sprzedałem moją akcję PCC Rokita właśnie traktując te świetne wyniki za ostatni czas jako pewnego rodzaju anomalię, która nie jest do utrzymania w dłuższym horyzoncie czasowym. No nie twierdzę, że w, w przypadku kugloru będzie dokładnie tak samo, bo, bo aż tak szczegółowo walor waloru nie analizowałem. Na razie technicznie Widzimy po prostu, że jest to dosyć głęboka korekta. Ona jeszcze gdzieś tam się mieści w tych trajektoriach trendu, takich naprawdę z bardzo, luźno, bardzo luźno rysowanych. Myślę, że inwestorzy, którzy są na pokładzie spółki, mają dosyć dużą odporność na, na huśtawkę. Tak? Widzimy z 4 na 6,50, 650 na 4. Więc tutaj można sobie pozwolić na pewne. Pewne poluzowanie poziomów ryzyka. To znaczy nie panikowałbym tutaj o każdy grosz w przypadku tej spółki. Natomiast no, jakieś wsparcia można sobie już narysować, tak? Czy to poziom 4 zł? No, z jednej strony okrągła wartość, z drugiej strony widzimy, że przez 5 zł też kurs przejechał. Przejechał relatywnie sprawnie, więc 4 zł może zadziała, może nie zadziała, tu może jakiś dołek jest, na tych korpusach może nie ma. Raczej bym się odnosił do tego poziomu tutaj. No poziom 3,60 w relacji do 4,20 no nie jest może super blisko, natomiast nie jest też super daleko. Nie jest to taki poziom, który, 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 który krytykowałem wcześniej w przypadku W przypadku w przypadku chyba Apatora, że tam z 13 na 8, tak, tam tutaj, tutaj nie ma aż tak dużej przepaści, więc myślę, że osoby bardziej odporne na ryzyko mogłyby sobie tutaj gdzieś w, tym, w tej okolicy ustawiać różnego typu punkty decyzyjne, no bo jak 3,60 nam się podda, no to zostanie nam tylko 3 zł, jak 3 zł się podda, to tak naprawdę dopiero 2 zł, myślę, technicznie jest, 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 jest jakimś tam technicznym wsparciem, więc no tutaj obserwowałbym raczej jako taką grę czy Czynników prowzrostowych, prospadkowych. Ruch wzrostowy, fajnie prowzrostowy. Natomiast ta głębokość korekty, siła korekty jest tutaj dla mnie pierwszym ostrzeżeniem. Być może przełamanie tej naprawdę małej, słabej linii trendu byłoby drugim ostrzeżeniem. 4, zł też bym to podpiął pod to drugie ostrzeżenie. No a trzecim finalnym ostrzeżeniem, myślę, to 3,60. tak To tak naprawdę z grubsza analizując. Też pamiętając o tym, że tutaj bardzo wiele wyznacza nam klimat na rynku, to co słyszymy, to co się dowiadujemy o rynku, rynku stali, rynku energetycznym i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Eurotel, fajna spółka, na pewno fajna spółka dywidendowa, ponieważ spółka, która od wielu, wielu lat płaci bardzo solidne dywidendy to są dywidendy rzędu 10% dodatkowo w ostatnim czasie i to tak troszeczkę nietypowo tak? bo cały 21 rok przepraszam cały 20 rok spółka raczej, raczej nie rosła w roku 2020 tak? ona dopiero pod koniec 2020 roku nabrała rozpędu no i jak wystartowała z okolicy 22 zł to gdzieś tam aż rekordowo pod 60 zł zawędrowała. No ale ten czas myślę, że już minął. Aktualnie jesteśmy w rejonie 38-40. Tutaj mamy piękną lukę związaną z dywidendą, bodajże w drugiej połowie maja ta dywidenda została odcięta, więc ta luka to jest luka dywidendowa. No ale technicznie patrzymy, co dalej. Tak? Patrzymy znowuż w kontekście tego, co zmieniło się w biznesie spółki przez ostatnie 18, powiedzmy, miesięcy, czyli od początku 2021 roku, mamy półtora roku, czy zmienił się biznes na tyle i jego perspektywy, żeby uzasadnić przejście z okolic 20 zł, które, które spółka okupowała no dobra, nie będę rysował aż tak szeroko tego prostokątu, powiedzmy, które okupowała przez 4 lata, pomiędzy 17 a 2021 rokiem. Tak? Wtedy mniej więcej te 20 zł plus minus 2-3 zł to był taki poziom, na którym spółka się znajdowała, na którym przebywała przez dłuższy czas. Natomiast w tym momencie przebywa w okolicy 40 zł plus minus parę zł. Tak? Więc ja w takich sytuacjach zadaję sobie pytanie, czy to jest początek trwałej tendencji, czy to jest coś, co znowuż ma szansę utrzymać się przez dłuższy czas czy jednak nie. No jeżeli jednak nie, mamy, mamy ten problem, że, że brak nam tutaj bardzo wyraźnego wsparcia, tak? 40 złotych nie służy nam jego wsparcie, tak naprawdę kolejny pierwszy poziom, myślę taki naprawdę wyraźny, to by było okolice 32 złotych, dla osób bardziej ostrożnych myślę, że poziom 36 złotych, tak? więc kwestia też, Raczej bym do tego podchodził fundamentalnie, nie technicznie, czyli spojrzał w biznes, w wyniki, w perspektywy, w to, czy my chcemy te dywidendy trzymać i kurs spadek ceny akcji nas bardzo nie boli, tak? czy, czy, czy jednak wolimy obstawić scenariusz, w którym spółka wróci do swoich wcześniejszych poziomów, czy to będzie 20% nie wiem, 2, 3 złote, czy, czy, czy jednak pandemia tutaj zmieniła biznes na tyle, że to będzie okolica 30 złotych. Może tam znajduje się ta wartość, nazwijmy to godziwa, na który kurs się może zatrzymać. Więc Eurotel fajnie wyszedł, na razie jednak przebywa w takim ruchu bocznym od przynajmniej roku. Ostatnie świece sugerują a może, może nie, nie czepiajmy się tych ostatnich świec. No, ostatnio faktycznie rynek był spadkowy, więc te ostatnie świece tam nie będziemy po jednej świecy wyznaczali zanegowania całego rocznego ruchu. Tym bardziej, że jesteśmy gdzieś tam w środku tego ruchu. Więc myślę, że dopóki powyżej 36 kurs przebywa, w miarę byłbym o niego spokojny. Gdyby to 36 zostało przełamane, traktowałbym to jako sygnał pewnego rodzaju ostrzeżenia. No i spółka i firma. Również, również na waszą prośbę pojawiła się w tym zestawieniu spółka, która regularnie się chyba pojawia. Tak, tak mi się wydaje, że ona co parę tygodni jednak u mnie u mnie w analizie jest oczywiście w analizie, którą publikuję. Na YouTubie, tak? bo, bo, bo w analizie i w portfelu na, u mnie jest na bieżąco. No i stało się coś, co, co stać się, wydaje się, że, że musiało. Tak? Czyli zostało przełamane najpierw wsparcie w okolicy 22 zł. Wsparcie, które się trzymało na początku tego roku, w lutym, w marcu. Ono najpierw się poddało pod koniec maja, następnie już zdecydowanie pewniej kurs pokonał ten poziom i przełamał go. I tak naprawdę widzimy, że już dwie, dwie świece. Zupełnie spokojnie, poniżej 20 zł. się znalazły. Więc, i firma no, wpisuje się w ten szeroki kontekst spółek, które wzrosły bardzo mocno, które zatrzymały wzrosty blisko szczytu, oscyluje sobie gdzieś tam w, tym, w tej okolicy, natomiast no, prędzej czy później, prawdopodobnie, podda się tej tendencji i poziom 20 zł. przełamie. Taki był mój scenariusz, i taki mój scenariusz cały czas jest, mimo tego, że ostatnia świeca to jest. Jest wzrost o 9%. Natomiast no mam tutaj, generalnie, nie sądzę, żeby ta świeca coś, coś tutaj w technicznym układzie zmieniała. Ze spółki nie wypłynęły żadne. Żadne informacje, które, które świadczyłyby o tym, że coś tam się super, super zmienia. Przynajmniej takie informacje do mnie nie dotarły. Ostatnio wpłynęła dywidenda kwartalna 30 groszy za, za pierwszy kwartał zaliczka, więc dopuszczam tak sobie roboczo, że tutaj ktoś reinwestował po prostu tą dywidendę w akcji spółki i dostrzegł, dostrzegł pewne pewną spóźnioną podaż, która nie zdążyła się załapać na ruch powyżej 20 zł, więc po prostu wrzucił większy pakiet i, i sobie ten rynek troszeczkę pociągnął, żeby akumulować akcje spółki. No to jest taka naprawdę bardzo różna hipoteza, natomiast nie przywiązywałbym się po prostu do tej świecy wzrostowej, raczej uważam, że jak 20 zł zostało naruszone, a o tym, że zostanie naruszone, no to sugerowały tak naprawdę ostatnie 4-5 miesięcy spodziewam się, że poziom 20 zł zostanie, zostanie pokonany, tym bardziej, że tam ze strony biznesu spółki też widzimy, że dynamika wzrostu Przychodów troszeczkę hamuje, koszty z kolei rosną, więc też no, już tak szybkiego poprawiania wyników, jak, jak widzieliśmy to na przełomie 21, 22 roku, już raczej nie będziemy mieli. No, chyba że coś naprawdę mocno się zmieni. Tam zarząd sugerował, prezes. Mm, inflacyjną zmianę cennika. Także być może jeszcze cennik pójdzie w górę. Spółka nie jest moim zdaniem jakoś szczególnie droga, tak, czyli tam ona dzisiaj wyceniana cz byłaby myślę w okolicy 18-19 CZ. Gdyby uwzględnić podwyżkę cennika, to naprawdę trzeba by było bardzo z grubsza liczyć w zależności od tego, jaka ona będzie, no to tam 16-15 powiedzmy cena do zysku, tak? Więc no, niby nie jest drogo. Natomiast z drugiej strony wiemy, że w czasie przeceny, w czasie bez kurs spokojnie do 7-8 CZ może zejść, tak? Licząc już tym CZ, więc teoretycznie ta przecena o 50% również jest możliwa. Więc yy, konkludując, yy, sugeruję, że czy, czy, czy jestem zdania, że, że przełamanie poziomu 20 złotych yy, nie było przypadkiem. Yy, i ta jedna świeca o 10, 10 nie uratuje nam tutaj sytuacji czego jestem zupełnie świadom zupełnie spokojny mimo tego że to jest moja największa pozycja w portfelu tak podobnie jak w przypadku PKB który też dzisiaj będziemy omawiali po prostu co miałem sprzedać sprzedałem w tym rejonie kasując przyjemny w miarę zysk zresztą zostaje i jestem z tym naprawdę naprawdę OK tak więc więc tak wygląda moim zdaniem i firma no i live chat, live chat, w którym też ten szeroki kontekst myślę, że się przyda. Szeroki kontekst, który pokazuje nam, że ostatnie spadki, no zobaczmy, 80 zł, a było 140, prawda? Czyli już dużo, już boli, już inwestorzy, którzy wchodzili gdzieś tam na szczycie, mogą odczuwać pewnego rodzaju, pewnego rodzaju nerwowość, pocące się dłonie i tak dalej. No ale widzimy, że live chat po prostu reaguje i porusza się mniej więcej zgodnie z rynkiem, tak, rok 2019, tutaj zmiana tendencji po tym facebookowym, tu chyba było ogłoszenie przez Facebooka, że, że będzie wchodził w czaty, jak widzimy, podziałało to no, 12-miesięczną przeceną na kursie spółki, natomiast później oczywiście rynek odbił pięknie, no i tu widzimy wpływ, myślę, wielu rzeczy, no, zmiany, Zmianę kosztów kapitału, zmianę modelu wyceny. Myślę, że to też na live chat ma bardzo duży wpływ. Z drugiej strony jest ten pesymizm na rynku. Wynikowo spółka cały czas trzyma się bardzo mocno. Chyba pod koniec czerwca możemy spodziewać się raportu raportu rocznego, bo LiveChat ma przesunięty rok obrotowy, więc myślę, że pod koniec czerwca będziemy, będziemy mieli ten raport roczny, który z chęcią przeczytam, bo oczywiście jestem akcjonariuszem LiveChatu, natomiast technicznie, bo, bo troszeczkę odbiegłem, technicznie widzimy ruch spadkowy, ruch spadkowy, który dociera do wsparcia na poziomie 80 zł. Oczywiście pamiętam, że jest to spółka dywidendowa, więc jeśli obserwujecie wykresy, które są korygowane o, o dywidendy, to być może te poziomy będą u Was przebiegać troszeczkę inaczej, no, ale pod poziomem 80 zł mamy pustkę. Tak naprawdę tutaj są te ostatnie, ostatnie poziomy, których możemy się zaczepić poniżej, no nie wiem, tam jakieś drobne, drobne wierzchołki 68, 57. Tu znowuż przypominam, że te wierzchołki u Was mogą wyglądać troszeczkę inaczej. No, no myślę, że poziom 60 zł, gdzieś tam ta okolica, będzie kolejnym większym, poważniejszym wsparciem. Więc ja spodziewam się kontynuacji przeceny na live -chacie. Z miłą chęcią kupię trochę więcej akcji, jeżeli ta przecena się zrealizuje. No i zobaczymy, co dalej. Tak, zobaczymy, co dalej. Więc biznesowo jestem bardzo spokojny. Dostrzegam tutaj tą, tą, tą przecenę jako, jako pewnego rodzaju. No, jako coś, co się musi wydarzyć, tak? No, spółka jest notowana na rynku, rynek zmienia model wyceny, przecenia się, jest pesymizm, więc nawet dobre spółki tanieją. Akurat o tym, że Live chat jest dobrą spółką, jestem, jestem przekonany, więc spokojnie i, i naprawdę z dużym luzem obserwuję to, co się dzieje na LiveChacie zastanawiając się i analizując kiedy, mm, kiedy kupić więcej akcji. No. Generalnie te spadki zupełnie mnie nie bolą. Kogoś, kogo bolą, no to, to znowuż powtórzę, że jesteśmy w mniej więcej w punkcie, który jest. Czy byłby moim zdaniem do pewnego stopnia decyzyjny? Tak? Czyli w punkcie, w którym no jeszcze jest coś do uratowania, poniżej już otwiera nam się dosyć duża, czysta przestrzeń, gdzie trudno będzie się złapać jakiegoś, jakiegoś wsparcia. A widzimy, że ten ruch spadkowy jest ewidentny przez ostatni rok i jest bardzo zdecydowany. Na razie nie daje żadnych oznak zmiany kierunku. Kolejna spółka w ruchu spadkowym i kolejna spółka, w której również przyda się ten szerszy kontekst. To jest PKBEX, PKBEX, który przez długi czas przez kilka lat obecności na warszawskiej giełdzie poruszał się ruchem bocznym. Widzimy to bardzo wyraźnie od, od debiutu w 2015 roku w zasadzie do połowy 2020 roku to było do 13 zł mniej więcej do tego poziomu cena akcji dobijała. On miał swój zakres tam powiedzmy 10 zł plus minus 3 zł. Tak to można, można myślę nazwać. No, oczywiście w roku 2020 wspaniały, wspaniały wzrost. Kurs, kurs wystrzelił na fali dobrej koniunktury, na fali niskich cen i tak dalej, i tak dalej, no ale w roku 2021, tak jak duża część rynku, nie oszukujmy się, zanotował szczyt, szczyt w połowie roku, tutaj był dotknięty, Zdaje się, raportem, w którym spółka poinformowała raport kwartalny, że została dotknięta cenami stali, które wzrosły, przez co spółce wzrosły koszty, no a wiadomo, że przychody w kontraktach nie zawsze da się renegocjować, więc tam wynik był istotnie gorszy. No i inwestorzy też wtedy tak jakby rynek sobie uświadomił, że Spółka również jest dotknięta tym problemem cen stali i innych materiałów budowlanych, więc już było mniej optymizmu. 20 zł pojawiło się jako wsparcie, zostało przełamane zgodnie tutaj ze wszystkimi prawidłami analizy technicznej. Tutaj też nadzieje może były, ale krótkie. Ewidentnie tutaj to wszystko zmierzało do przełamania. Przełamanie nastąpiło, no i jak się przełamało, to jesteśmy gdzieś tam obecnie w okolicy 13 zł. Tak? Biznesowo cały czas się zastanawiamy, co się będzie działo, czyli ceny stali, czy się udało to zabezpieczyć w kontraktach, czy nie, czy nowe kontrakty zostały zawarte już. Z uwzględnieniem lepszych cen, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast technicznie to, co chcę Wam pokazać, bo to jest spółka, którą ja zaproponowałem do dzisiejszego zestawienia, to jest fakt, że okolica 13 zł to jest już poziom, w którym no, trafiamy technicznie, technicznie we wsparcie. Jest to granica. Pomiędzy starym PKB, tak to nazwijmy, czyli tym dużym zakresem notowań do połowy 2020 roku, kiedy kurs nie wychodził powyżej 13 zł i tym nowym PKB, czyli tą przygodą za ostatnie dwa lata, gdzie kurs faktycznie wyszedł i to wyszedł bardzo wysoko, bo aż do 28 zł. Więc czy to 13 zadziała jako wsparcie? Tutaj oczywiście gwarancji nie mamy, no bo widzimy, że ten ruch spadkowy jest bardzo mocny i, i bardzo zdecydowany w ostatnim czasie, tak. Z, Początek tego roku to było jeszcze 24 złote. Teraz już 13, czyli widzimy, że prawie 50% od początku roku cena, cena akcji spadła. Jest potencjał do tego, żeby spadało niżej, ale z drugiej strony, tutaj już bardzo duża. To zastanawiam się, czy, czy, czy jeszcze bardzo mocno kurs może się przecenić. Generalnie spółka przychody bardzo, yy, bardzo zwiększyła na przestrzeni ostatnich 2-3 lat. Yy, po prostu słabe marże sprawiają, że, że ta cena jest tak nisko, ale ten zwrot prędzej czy później nastąpi. Tutaj też jestem zdania, że, że PKB prędzej czy później się podniesie. Po prostu pytanie z jakiego poziomu? Czy z 13 zł, czy z 10, czy może z złotych 8? Tak? Tutaj nie mamy, nie mamy żadnej gwarancji, ale. Ale wygląda to ciekawie, więc technicznie, technicznie 13 zł jest, myślę, znaczącym poziomem dla tego waloru. PGE, no tak się akurat złożyło, że dzisiaj w zasadzie mówię tyle samo o technice, co o fundamentach tych spółek, czy przynajmniej kilku spółek. Natomiast no fakt, że, że wiele z tych spółek posiadam w moim portfelu, troszeczkę mi pozwoliło popłynąć, więc może wrócimy bardziej do analizy technicznej. Akurat PGE. PGE nie mam w moim portfelu, więc to mi ułatwi powrót do analizy technicznej, bo tu fundamentalnie wiele nie powiem. Nie jestem super fanem tego typu spółek. Nie. Nie lubię się aż tak bardzo żenić ze skarbem państwa plus energetyka nie jest seksji w moim, w moim pojęciu. To, że energetyka nie jest sexy potwierdza też długoterminowy trend spadkowy, który obserwujemy na akcjach spółki. Spółka debiutowała przy cenie 26-27 zł. od tamtego czasu systematyczne schodzenie w dół. Jeszcze przed wybuchem pandemii 7-8 zł to były ceny, które, które obserwowaliśmy na rynku, no później przecena drastyczna, na 3. Złote, więc naprawdę bardzo, bardzo mocno. No ale ostatni czas to, no, to już zdecydowanie wyższe notowania. No, stawiam pytanie po raz kolejny, czy to jest zmiana na stałe, czy to jest zmiana na jakiś czas. Zobaczymy, życie pokaże. W każdym razie widzimy silny wzrost w 2021 roku, no i widzimy również, jak wybuch konfliktu na Ukrainie, jak atak Rosji na Ukrainę znacząco wybił notowania spółki do góry. Tak? Tutaj spółka oczywiście korzysta na tej sytuacji, widzimy ten wzrost, no i aktualnie. Opór techniczny został przełamany. Czy jest w trakcie, w trakcie przełamywania, jest w trakcie testowania, więc tutaj jest szansa na to, że, że coś tam wyżej będzie, będzie również grane. Najwyższe poziomy od lutego 2019 roku, więc no jak na tą spółkę, jak na spółkę w trendzie spadkowym jest to rzecz dosyć znacząca. Myślę, że od 2020 roku możemy mówić no jednak o tym trendzie, trendzie, wzrostowym, tak? Nie możemy zignorować dwóch lat wzrostów i powiedzieć, że dwa lata wzrostów, to jest to jest coś, na co przemykamy oko, tak? Prawdą jest, że jest to długoterminowy trend spadkowy. W ramach tego długoterminowego trendu spadkowego mamy ten już dwuletni trend wzrostowy. No, oczywiście tutaj też tak jak w przypadku Cognoru, nie muszę się odwoływać do tego, że jest to spółka bardzo mocno powiązana z bieżącą sytuacją ekonomiczną, z sytuacją na rynku surowcowym, z sytuacją na, gierda, na giełdach giełdach towarowych, prawda, więc tutaj, tutaj no, wiele się może zmienić w zależności od tego, co, co ostatnie wydarzy się w tej warstwie polityczno-militarno-gospodarczej. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że zawarcie pokoju lepszego czy gorszego pomiędzy Rosją a Ukrainą, czy zawieszenia broni, no tutaj prawdopodobnie podziała negatywnie, no bo spodziewamy się, że przełoży się to na spadek wszystkich głównych surowców energetycznych. No dobra, nie wchodzimy w analizę surowców energetycznych. PGE po prostu testuje techniczny opór. Natomiast ten Square Games testuje wsparcie i to testuje to wsparcie na poziomie 100 zł. Poziom 100 zł to jest bardzo ważny poziom dla wielu spółek. To jest poziom, w którym cena z dwucyfrowej 10, 70 80 90 przechodzi w poziom trzycyfrowy, cyfrowy tak więc to jest ważny, ważny poziom dla wielu wielu spółek później myślę kolejnym istotnym poziomem jest właśnie 500 może 1000 tak tam nie, nie wszystkie spółki z cenami akcji docierają w takie rejony natomiast 100 zł to jest bariera myślę, na którą rynek mocno zwraca uwagę no i do tej bariery ten Square Games dotarł yy, Sprawnie, dotarł sprawnie, startując z poziomu 350 zł na początku tego roku do poziomu 100 zł w chwili obecnej. Widzimy ostatnio sesję 5%. No, trudno jest mi powiedzieć, czy to jest wynik ogólnego optymizmu w branży producentów gier, takiego jednosesyjnego, chwilowego, czy to jest zagranie na od wsparcia. No, myślę, że nawet mimo tego, że wcześniej to wsparcie, ten poziom nie był jakoś super adresowany. Przez rynek, no to ja bym, ja bym jednak zwrócił na niego uwagę. No, na razie nie stawiam pieniędzy na to, że ten Square Games przestanie spadać i od poziomu 100 zł, się odbije, ale tutaj mogą się dziać pewne ciekawe, pewne ciekawe rzeczy. Być może będzie jakaś korekta wzrostowa, być może później drugi raz to potwierdzi sobie rynek, to wsparcie, więc tutaj myślę, że jest na czym zawiesić oko. Natomiast no, charakterystyczne jest to, że ten Square Games. Wrócił do poziomów z 2018-2019 roku, kiedy to yy, można powiedzieć, że nie był jeszcze takim hitem, jakim był przez ostatni. Może nie przez ostatnie, no bo przez ostatnie lata to on był faktycznie hitem, ale super spadkowym. Natomiast przez lata 19, rok 19 i rok 20 tak? to były ewidentnie dwa dobre lata dla spółki, jeśli chodzi o cenę akcji. Rok 21, 22, dwa dramatyczne, tragiczne lata, więc jesteśmy już w punkcie, w którym byliśmy no, przed tą piękną przygodą wzrostową. To jest cenna lekcja, jak, jak nie należy się przywiązywać do cen walorów. I do tego, że, że jak spółka już przeszła ze 100 na 500 w rok, czy w półtora roku, czy w dwa lata, to później będzie 1000, 2000, 3000. Tak? Na wszystko jest czas, na wszystko jest klimat. Jak klimatu brakuje, jak spółka nie dowozi, jak zarząd zachowuje się nieładnie, no to mamy to, co mamy. tak? Oczywiście tutaj ten Square Games no, ma już te wyceny wskaźnikowe typu cena do zysku. Bardzo atrakcyjne, z tego co pamiętam, poniżej 10, gdzieś tam pisaliście, więc, no jak na spółkę produkującą gry, rzecz niesamowita, no ale zawsze oceniamy potencjał. Więc ten Square Games pojawił się tutaj z jednej strony po to, żeby pokazać, że domknął już całą tą przygodę wzrostową, z drugiej strony, że dotarł do poziomu 100 zł, który może, nie musi, bo widzimy, że wcześniej przejechał przez parę okrągłych setek. Bez większych problemów, chociaż trzeba też przyznać, że, że 500 zł przez kilka miesięcy podtrzymywało rynek, zanim zostało przełamane, że dotarł do poziomu 100 zł. Co dalej? Zobaczymy. Ultimate Games. Ostatnia spółka, spółka też na Waszą prośbę e, się w tym zestawieniu pojawia, no bo technicznie wiele fascynującego to tutaj nie widzimy. Tak? Widzimy rok 2020, 2019, spółka się ustabilizowała na poziomie mniej więcej 18-24 zł w takim rejonie, później wyszybowała troszeczkę wyżej, no to był rok, kiedy faktycznie producenci gier byli mocni, czekaliśmy na premierę Cyberpunka, więc wtedy wszystko wyglądało świetnie. Rok 21 to jest to schodzenie schodzenie z schodzenie powietrza z balonika Producentów gier. Myślę, że nie skrzywdzę nikogo, jeżeli tak stwierdzę i takie, takie to sformułowanie na temat polskiej branży wypowiem. Więc to powietrze schodzi. Ultimate Games poddaje się tej tendencji nie w jakimś zawrotnym tempie, no ale widzimy, że z poziomu 34 zł na początku 21 już gdzieś tam jest do 18 zł. No, może jeszcze nie 50%, ale wiele, wiele nie brakuje, prawda? Więc Kurs na razie spada. Czy wrócił do jakichś technicznych, mocnych poziomów? No, można to 18 zł potraktować, no, ale to też jest bardzo cienki poziom, bo po pierwsze on został przełamany, a po drugie, tak naprawdę musielibyśmy go adresować dopiero do 2019 roku. Nie każdy aż tak bardzo cofa się wzrokiem wstecz, żeby szukać, szukać tych. Tych poziomów wsparcia, więc Ultimate Games raczej bym traktował jako spółkę w takim powolnym, ale jednak wyraźnym trendzie spadkowym. Ten trend spadkowy na razie, na razie jest kontynuowany. Widzimy, widzimy tutaj też, no tak naprawdę, tę tendencję bardzo wyraźnie. Tak, tutaj nie wiem, czy spółka płaci dywidendę. Wydaje mi się, że płaci. No, ale, ale trend jest jaki jest. Tak, trend jest jaki jest. Dopóki nie pojawi nam się jakiś wyraźniejszy sygnał sugerujący zmianę trendu, tak naprawdę trudno jest mi dzisiaj ocenić, tutaj też warto by było analizować to branżowo, tak? Czyli, czy żeby producenci gier zachowywali się lepiej, potrzebujemy hossy na całym sektorze, tak? Czyli to musi, musi po prostu. W zasadzie bez producentów gier zostać zanegowana, klimat, czy musi się zmienić nastawienie do całej branży, czy, czy pojedyncze spółki są w stanie yy, odrywać się od, yy, od panującej tendencji i rosnąć. No wiemy, że rośnie CI Games. Wiemy, że rośnie 11 Beat Studios, może nie, nie super spektakularnie, natomiast trzyma się relatywnie wysoko. Natomiast no ja, ja nie analizuję rynku New Connect, a wielu producentów gier jest tam notowanych, więc nie mam takiego super czucia na temat rynku producentów gier. Ja patrzę na tych głównych, czyli właśnie na Eleven, na CI Games, na Playway, a ten Square Games, to wszystko, co jest notowane na głównym, na głównym rynku. No i Ultimate tutaj też nie jest wyjątkiem, poddaje się po prostu branżowej przecenie. Czy czy jest już dość tanio, żeby, żeby się tym interesować pod kątem e, przyszłych wyników, przyszłych zysków? To jest pytanie do tych, którzy spółkę znają. Ja spółki nie znam, e, więc technicznie jedynie mogę się wypowiedzieć, że spada, na razie nie wygląda na to, żeby coś tutaj miało się spektakularnie zmienić. No i na tym kończę. Mam wrażenie, że, że dzisiaj troszeczkę dłuższy film wyszedł. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Opowiadałem o wielu różnych e, niuansach e, związanych nie tylko z techniką, ale i z fundamentami. No ale wiecie też, że, że posiadam akcję kilku z tych spółek, które wymieniłem, e, i firmę LiveChat PKBex. To są w zasadzie to są trzy jedyne pozycje z dzisiejszego zestawienia, które które mam. Myślę, że to nie jest tajemnica bo wielokrotnie się do tego, do tego odwoływałem, więc no w, paru, w paru miejscach na ten temat pogadałem. Jeżeli Wam się podobało, no to wiecie, co możecie zrobić. Możecie na przykład nacisnąć łapkę w górę, polecę troszeczkę YouTubere. Jeżeli chcecie, żeby Wasze spółki pojawiły się w kolejnym zestawieniu, czy spółki, które Was interesują, czy spółki, na których widzicie coś ciekawego, bo to jest moje główne kryterium doboru spółek do dzisiejszych zestawień, tak? żeby tam się Działo coś ciekawego. Jeżeli na spółce nic się nie dzieje i jest to nudny walor, który, który idzie bokiem, no to ona po prostu nie trafia do, do filmu, tak to nazwijmy, nie trafia do analizy, więc raczej wrzucajcie spółki, na których coś się dzieje, a nie spółki, które macie i po prostu chcecie usłyszeć opinię. No ale do tego służą komentarze, żeby, żeby te spółki zaproponować, żeby te spółki wrzucić. Ja jak zwykle za tydzień, czy to w poniedziałek, czy to we wtorek, czy czasami nawet w środę, bo, bo nie mam tutaj pełnej regularności, kolejny film opublikuję. Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie, że, że klimat, który mamy i wrzucę tutaj live czata albo PKBex powiedzmy, którąkolwiek z tych spółek. Pamiętajcie, że takie rzeczy na giełdzie się zdarzają także to jest mieliśmy fantastyczny czas przez ostatnie dwa lata. Przyznajmy to sobie przyznajmy to naszym portfelom było świetnie. Teraz jest gorzej zmienia się koniunktura prawdopodobnie jeszcze będzie źle przez jakiś czas natomiast. Te spółki nie upadną tak to są spółki typu live chat typu i firma to są spółki które nie mają długu które mają gotówkę. No, pozostałych bilansów się tutaj nie wypowiem natomiast to jest po prostu kwestia tego czy, czy spółka będzie wycniana wyżej czy niżej. Prędzej czy później ten kurs odbije oczywiście z jakiego poziomu odbije nie wiem więc. Zalecam spokój, zalecam analizę, zalecam cierpliwość, a myślę, że, że tutaj te trzy cechy zostaną sowicie wynagrodzone w perspektywie kolejnych pięciu lat. Jak bardzo? Trudno powiedzieć. Czy za dwa lata, czy za trzy lata, czy za cztery, czy za pięć? Trudno powiedzieć, ale myślę, że taką tezę mogę wygłosić, że te trzy cechy, czyli spokój, cierpliwość i, i cała i analiza, nie pamiętam, czy to powiedziałem. To zostanie wynagrodzone w perspektywie kolejnych pięciu lat. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia i cześć!